Kłania się Państwu Zbigniew Gryglas, wiceminister aktywów państwowych. Serdecznie Państwa pozdrawiam. Żałuję, że nie możemy się spotkać w rzeczywistości, w realu, jak mówi młodzież, ale ciągle mamy do czynienia z trudnym okresem dla nas, dla naszych najbliższych, dla naszej ojczyzny. Zmagamy się z pandemią. Ta ilość zachorowań szczęśliwie w ostatnich dniach nieco spadła, nieco zmniejszyła się, co jest dobrym prognostykiem na przyszłość, ale wciąż z taką obawą patrzymy w przyszłość. Ja osobiście jestem w ministerstwie odpowiedzialny za organizację szpitali tymczasowych budowanych przez spółki Skarbu Państwa w obrębie całego kraju. Powstanie 16 takich szpitali, które będą mogły przyjąć ponad 3000 pacjentów. To taki wkład Ministerstwa Aktywów Państwowych, ale także spółek Skarbu Państwa w to dzieło pomocy, ratowania zdrowia i życia Polaków. No w takich krytycznych momentach poznaje się prawdziwych przyjaciół, to stare przysłowie, ale widać, że spółki z kapitałem państwowym, spółki państwowe w to dzieło pomocy włączyły się bardzo mocno. Odpowiedziały na apel pana premiera Morawieckiego, także ministra aktywów państwowych. No, ten odzew w podmiotach z kapitałem zagranicznym czy obcym był dużo mniejszy, więc no, raz jeszcze sprawdziła się dewiza, że kapitał ma jednak paszport i o tym musimy pamiętać. Proszę Państwa, to był czas, te ostatnie dni, tygodnie, trudny także z innego względu. Ja muszę Państwu powiedzieć, że nigdy nie sądziłem, że w trakcie mojego życia dożyję takich czasów, że będą atakowane świętości, że będą atakowane nasze miejsca, które są dla nas bardzo ważne, że będą atakowane świątynie, które przecież zawsze były dla nas istotne.